Coraz bliżej Eurowizja. Niestety zabraknie na niej przedstawiciela Disco Polo, chociaż gdzieś by chcieli się od czasu do czasu dostać na te europejskie szlaki? W tym roku reprezentuje nas Luna. Z pewnością słyszałeś jej najnowszy utwór, utwór, którym będzie reprezentowała nas na Eurowizji w Szwecji. Jak go oceniasz? Znaczy ja, słuchałem go kilka razy, oceniam go, że jest y, przyzwoity, fajny. Y, wiadomo, ja, ja wykonuję inny styl muzyczny, chociaż ja uważam, że jeżeli reprezentujemy Polskę, to powinniśmy śpiewać po polsku. No to taka moja y, opinia, ale ludzie ocenią. A ty nie myślałeś, żeby zgłosić swój jakiś utwór do preselekcji polskich? Czy wiesz, ja y, w 2007 czy 2010 roku zgłaszałem piosenkę na Eurowizję y, swoją, y, całkiem w innym y, stylu, no ale nie przeszła. Nie przeszła, no ale są tacy, którzy próbują do skutku. E, czy już powiedziałeś sobie basta stop nie, nie mam szans, a może jednak w przyszłym roku e, coś wytworzysz takiego, co mogłoby zainteresować świat? Znaczy ja cały czas pracuję, cały czas tworzę i mam nadzieję, że coś zrobię takiego, żeby zainteresować grono słuchaczy? Nie zawsze to musi być Disco Polo, bo jak wiesz, nie śpiewam tylko Disco Polo. Oczywiście pamiętamy również twój fantastyczny duet z Gosią Andrzejowicz i piosenkę z Wysoko. A jak wracasz momentami czy tam pamięcią do tego duetu? Yy, powiem Ci tak, no, wspominam to dobrze, no, chociaż jakoś szału tam nie zrobiło. Yy, nie zrobiło to wszyscy to wzięli do jednego worka disco chociaż ja uważam, że disco polo yy, jest, będzie i musi być. Bo bez tego żadnej polskiej imprezy typu wesele, biesiady się nie zrobi. Yy, I dlatego, dlatego, dlatego ta piosenka pewnie nie poszła, bo była za, może za dobra. Nie wiemy, nie wiemy. W każdym razie nie dam to oceniać. Zbliżają się właśnie majówki, zbliża się taki, taki mocny koncertowy okres. Czy twój grafik również pęka w szwach? Od majówki rozpoczynamy. Jesteśmy w górach, a potem od końca maja i cały czerwiec gramy i imprezy zamknięte i plenerowe właśnie typu Dni Miast, Festyny. Czy nie, brak pracy nie narzekasz? Na razie nie, chociaż wolałbym mieć zapchany kalendarz już do przodu, jak, jak niektórzy, ale ja daję sobie jakoś radę, jak widzisz. A przede wszystkim publiczność siebie kojarzy jako Mister Sebi, jako dyskopolowa formacja, e, która tutaj e, przede wszystkim e, reklamuje się Twoją e, twarzą, e, ale ty też masz na swoim koncie nie tylko dyskopolowe kawałki. Opowiedz nam coś e, o, o, o tych innych gatunkach muzycznych, w których też się dobrze odnajdujesz. E, raczej ogólnie. To wiesz, Disco polo. od początku zacząłem grać Disco Polo, od hitu na gondoli, na Gondoli, wiele lat temu, która ma wiele milionów wyświetleń, ale gram również cover czerwonej gitary z zespołem łódzkim. No i jestem saksofonistą tak naprawdę, gdzie nie pokazywałem tego za dużo jeszcze w mediach, po Państwowej szkole muzycznej. Okej, okay. ale co marzysz po cichu, żeby kiedyś tam na przykład taki koncert saksofonowy, saksofonową płytę taką instrumentalną nagrać na przykład? O tym jeszcze tego jeszcze nie rozkminiłem, czy bym chciał, ale na pewno chcę się zacząć pokazywać jako wokalista i saksofonista na scenie, no bo to będzie coś ciekawego do muzyki Disco Polo, grający instrument na żywo saksofonu. Wakacje już zaplanowane, czy te wakacje właśnie upłyną Ci w rytmach pracy? Połowę wakacji zaplanowane, połowę nie wiesz, bo u mnie to jest tak, że ja sobie mogę zaplanować wakacje, że wyjeżdżam gdzieś, a nagle wpada koncercik i jedziemy na koncercik, no bo ja uważam, że dla fanów to jest pierwszeństwo. No i ja, ja kocham muzykę, więc ja wiesz, jadę od razu, dzwonisz i, i gramy. A czy żona nie ma czasem za złe właśnie Tobie, że potrafisz rzucić obowiązki domowe, być może odmówić czegoś jej i właśnie jechać na drugi koniec, na drugi koniec Polski i nie tylko Polski, żeby zagrać ten koncept? Ja myślę, że wiele razy ona się cieszy, że ja sobie pojadę, bo jak jestem w domu, to zawsze gra głośna muzyka. Zamiast jej pomóc, to ja coś innego robię, albo po prostu odpoczywam po, po koncercie. Więc nieraz jest to dobre, że ja sobie jadę, i ona się wyciszy, ja się wyciszę, no i z wystąpię. Czyli co w domu jesteś mało przydatnym mężem? A to trzeba by jej zapytać, nie wiem, no. No, Ale pomagasz, nie wiem, posprzątać, nie wiem, gary pozmywać, z dziećmi się pobawisz, zawierzesz na rowery i tak dalej? No, kupiła sobie zmywarkę, to gary są zmywane, no. Ja, wiesz, pomagam przy dzieciach trochę, ale to mówię, no, nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo dobry mąż, dlatego, że ja dużo jeżdżę, dużo dużo zwiedzam. Jeszcze nie tylko, bo jak gdzie pojadę, to zawsze mam kamerę i kręcę ujęcia. Tak jak byłem w Nowym Jorku, w Chicago, to nie dość, że byłem na koncercie... Reklamów, reklamówki robiłem różne, wiesz, TikToki i powstały tam dwa teledyski tak samo, nie? I jeden nie disco, polo, gdzie nagrałem właśnie go w Nowym Jorku, tam gdzie jest znany film Kevin w Nowym Jorku. I pracujesz jeszcze w branży medycznej. Tak, pracuję, pracuję jako kierowca karetki pogotowia, jako kierowca autobusu szkolnego. To po prostu w wolnym czasie, z nudów, bo lubię to, lubię jeździć. Jak nie jeżdżę na koncerty, to po prostu <głos》>, wożę ludzi albo pomagam. Hmm, czyli człowiek orkiestra. No, tak, tak można powiedzieć. A jakim jesteś tatą? Tatom jestem chyba dobrym, no ja, ja uważam, że jestem bardzo dobrym tatą, ale no, dzieci się cieszą jak wracam, jak gdzieś jedziemy, yy, najmłodsza córka yy, no to jeszcze nie śpiewa, ale ta średnia no to już yy, nawet do szkoły muzycznej yy, ma zamiar iść, chociaż yy, raz mówi, że pójdzie na skrzypce, yy, raz mówi, że nie pójdzie, bo ona nie chce disco polo śpiewać, no i ona mówi, tata fajna muzyka, ale ja wolę grać na instrumencie i nie śpiewać disco polo, no ale to jej wybór, nie? No słuchaj, życie zweryfikuje, czy będzie grać na skrzypcach, czy śpiewać disco polo, czy rzuci muzykę i zajmie się czymś bardziej przyziemnym, no bo nie oszukujmy się, warto mieć drugi zawód, tak jak ty sam masz te drugie nogi gdzieś tam, gdzie zarabiasz pieniążki, a muzyką możesz się cieszyć. No, to jest na pewno, wiesz, mega fajne, tym bardziej, że ja, wiesz, mi muzyka sprawia przyjemność, to, że jak gdzieś jadę, to nie do, że coś zobaczę, to jeszcze zagram, zarobię, udzielamy się charytatywnie z zespołem Mister Sebi, więc... To jest naprawdę coś innego niż tak chodzenie do pracy na 8 godzin od rana do popołudnia. Chociaż też tak pracuję nieraz. A słyniesz też z tego, że Twoje wszystkie dzieci mają bardzo wyszukane imiona. Tak jest. Myj syn ma na imię jak mój zespół, o czym Państwo pewnie wiedzą, czyli Severin Sebi. A najmłodsza w tym momencie sześciomiesięczna, a Juna no to litewskie imię. A starsze, które już tam gdzieś chodzą do przedszkola, do przedszkola czy do szkoły, nie mają pretensji, że tata, czemu takie imię jak z filmu albo z serialu? Nie, nie. Najstarsza córka, Oliwia czy Amanda z Amelią, im, im to jest bez różnicy. Wiesz, one, one akurat nie słuchają tej muzyki, co ja robię. One mają te swoje tam tiktoki i, i jakieś rapy, a imiona im nie przeszkadzają, więc myślę, że nie chcę się za nich tu wypowiadać. A właśnie jakie plany muzyczne na najbliższy sezon, jeżeli chodzi o wydawnicze, bo już mówimy, że koncertów nie zabraknie, a single, teledyski, jak to się ma w Twoim wykonaniu? W ubiegłym roku, na jesieni wydałem dwa single, czyli Niezłe Ziółko i potem była jeszcze piosenka Daj mi mała, daj. A niebawem, niebawem, już, bo to już dzisiaj, od wczoraj jest teledysk najnowszej piosenki, impreza na całego w duecie z Piotrem, z zespołu Systematic, którą mogą już Państwo obejrzeć. Jest to taka piosenka rytmiczna o imprezie, o zabawie, takie latino disco po naszemu. A pamiętasz taką imprezę, po której nic nie pamiętasz właśnie? Po imprezę tak, ale ta impreza nie była imprezą płatną, tylko to była impreza stworzona na poczet planu filmowego o teledysku z zespołem AM. Yy, czyli jak żeśmy kręcili ten teledysk, yy, no to wiadomo, yy, nie co, czy wiadomo, wiadomo, że ja nic nie pamiętam, bo widać na teledysku, to nie to że zmęczenie, yy, to, no to było właśnie tak, jakbyśmy trochę zabalowali już potem na tej imprezie. Czyli wjechały bąbelki. No tak, tak, no bo wiesz, by, były najpierw tylko miały być yy, jako rekwizyty, a jak już się skończyło nagrania... No to była impreza na całego. To już świętowaliśmy.